Cześć, z tej strony Ryoko, a dzisiaj kolejne przygody z Serious Sama. Dobra, żeby nie przeciągać. Jedziemy kompanię, Klejnot Nilu, misja druga. Poziom standardowo normalny. Niech się nam załaduje. I będziemy cisnąć. Ładuj się szybciej. Już powoli kończymy tą serię, został tylko ten i następny odcinek. Ale w następnym odcinku wam coś powiem. Na razie nie będę tego zdradzał. Dowiecie się dopiero w następny poniedziałek. Poprawię sobie jeszcze mikrofon. Już powoli się władowało. Dobra, jedziemy. I na dzień dobry mamy nową broń. Dobra, lambadziary poszły. Ale są jeszcze. Tu. Tu. O kurde. Skończyła mi się amunicja do snajperki. Trafię ją czy nie? Dobra. O nie, nie trafiłem. Ma pół HP. No, podleć, podleć tu, podleć. Dawaj. Ale ją odrzuciło. Dobra, tu będzie pewnie jakaś broń. Amunicja. A tu była jeszcze amunicja do snajperki. Dobra. To lecimy dalej. I taka ciekawostka. Tu jest ukryta armata. Tylko no ni hu hu, nie wiem jak tam wejść. Bo tych drzwi się nie da otworzyć. Tych tak samo. Wiem, że da się tu wskoczyć. Dobra, kolejny leży. Tu się da tędy wejść. No i kurde, co dalej? Tego już nie wiem. Dobra, ale mniejsza z tym. Już wiecie, że tam jest sekret. Jak obczajcie, jak go zdobyć, to piszcie w komentarzach. A my idziemy dalej. Mam nadzieję, że ten odcinek przejdę szybko. Bo nie każdemu się pewnie chce godzinnych filmików oglądać. Tu jeszcze gdzieś był. O kurde. 10 HP to nie jest za dobrze. 7. Chyba tutaj polegnę już na samym początku. Ale do tego chyba przywykliście. No i sam siebie wysadziłem, nie? Za szybko chciałem to zrobić. Dobra, pierwszy raz padłem, dopiero pierwszy. Kurde, co ja się będę z nimi bawił. Snajperka ma to do siebie, że nie trzeba jej przeładowywać. A, zapomniałem broni laserowej. Jest też bardzo, ale to bardzo skuteczna na prawie każdy rodzaj przeciwników.
Jak sami widzicie. A się rozbrykały. Jedenaście naboi. No i grubasek jest. Plecy mam jeszcze. I tutaj wam zdradzę taki mały sekrecik, tylko do niego zaraz dojdę. On jest gdzieś tutaj. Tutaj lepiej wyjść z shotgunem. To nie tu. Gdzie to było? Gdzieś tutaj. Gdzieś w tych drzwiach. A, to jest tu. Co nie, jakiś nieśmiertelny? Co on, Facebooka oglądał czy co? Zaraz zobaczymy. Dobra. Nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. Idziemy na grubaska. Ja go ręcznie załatwię. Ale ty brzydki. Dobra, grubas leży. Ale gdzieś tu jeszcze są te pokraki. Dobra. Stan gry zapisany. Bierzemy wszystko co się da. Skorpion! Lubicie rozlew krwi? Ta gra jest dla was. O, patrzcie, oko. Dobra, kurde, zablokowałem się. A! Dobra, stąd chyba wszystko już wzięliśmy. Coś tu skoczyło? Ta misja do krótkich nie należy. Kurde, mnie cofnęło. No, jest robocik.
Cześć! Ja tych bab sztyli nie lubię. Ho, 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 skorpion! Ty gówno samonaprowadzające. Gdzie on jest? Skąd on strzela? A dobra, mam cię. Nie no, serio? Dobra, wczytujemy. Znowu się z nimi bawić. Gdzie były te granaty? Znaczy... Dobra, jeden, drugi. Mamy oko, oko. Jakby to nawinął paluch. Szpetny jesteś. Tu gdzieś jest, tam. Dobra. Jest ich dwóch. Jak one wyją. Masakra. Refleks to jeszcze mam. A się zbugowały w tym miejscu. Dobra, nie ma co. I mam tylko pistolet.
Dobra, leży chociaż jedna. Kolejna. Leży dziś Giro. I tu gdzieś jeszcze jest zbugowana. No dobra, biegniemy po życie. Ile mam życia? 30. Okej, Scorpions. Jak widzicie, gra nie jest dla mięczaków. Leży gnój. Dobra, muzyczka się skończyła, więc teraz nie będzie na razie nikogo. Do czasu. Tam mamy wejść, tak? Dobra. Dobra, mamy tutaj zapis. Taki mały spoiler, będą tu byki. Nie no, ale tych kościotrupów tu nawalili. Nie mam innej broni. Super. Jeszcze mi się rękawica rozładowała. Mam 5 HP. Teraz to trzeba uważać. No super! 5 HP jeszcze na byki. Nie, to jest porażka. To jest naprawdę jakaś porażka. Te szkielety mnie nieźle załatwiły. Dobra, niby mamy tutaj kurde życie, ale... Dobra, już biegną byki. O, dostał. Ale gdzie one są? Tro, motole. Dobra, muzyka się skończyła znowu. Wejdziemy sobie tutaj. A tu, a myślałem, że gówno tu będzie, ale dobra. Naboje do snajperki to nie gówno. Mamy przejść tam.
A jedyne wejście jest tędy. I oczywiście tutaj dopiero będzie zabawa. Zaraz zobaczycie czemu. Tutaj to dopiero będzie zmora wielu graczy. No, jak ja nie lubię tych cofek. No, wskakuj tam sam. Jest chyba jakiś upośledzony. Kurde, ja tam muszę wejść. I to jak najszybciej. No, mamy minigana. O kurde, ile ich jest. On już tu przyszedł? Gdzie one jeszcze są? Dopiero teraz będzie szedł. Idzie. Zmora wielu graczy. Ale jak widzicie, szybko sobie z nim dałem radę. No podejdź tu. Dobra. Idziemy po arsenału broni. Tylko tyle? Biedaki. Tutaj nic nie ma, no jak zawsze. Da się gdzieś wejść, to oczywiście nic tam nie ma. Mamy to wysadzić. O.
Worek na śmieci. I po worku. Dobra. Kładziemy C4. I boom. No, tu gówno jest. Dobra, to lecimy dalej, żeby nie przedłużać. Bierzemy sobie po prostu życie. Armora. Ohohohohoho. Jak to powiedział sam, tęskniłem za tobą. No normalnie, OP broń. A ty skąd się tu wzięłeś, paskudo? Jeszcze te pajączki, nie. Czemu one? Przecież to będzie na mnie pluć. Bo to jest niewychowane. Nie, tam z buta w nich. Sam się nie pierdoli w tańcu. Przecież to kurwa pluje. Ile tego tutaj nasrało? Niewychowany gówno. Matka was nie uczyła, nie pluć na ludzi? Masakra. Męczarnia jest z tymi pająkami, wam powiem. Ale dobra. Nasz sam dał radę. Idziemy dalej. Zebrać jakiś arsenał. Trochę broni. Jakiś żyćko. Mój guzik, co pozbierałem. Nie ma to jak dobre... C4. Laser na laser. Oczywiście mój lepszy, nie? Ale ADHD.
Dobra, trzeba trochę uspokoić sytuację i ponapierdalać dystansowo w tego pojaca najbardziej. Jeszcze tamte gówniane szkielety. No padaj, gnoju tępy. Dobra, tu jeszcze coś było na pewno do zebrania. A gówno, wszystko pozbierałem. Ale fajna muzyczka. Tu coś będzie. Tu coś będzie, wam mówię. Będzie normalnie, że ho ho. Mówiłem, że bydzie. I to nie byle co. Byki bydą. A ja się zablokowałem. I to wszystkie byki? Kurwa, po chuj ja to mówiłem. Przecież jaką tu masz szarżę, kurde. O, jakąś beczkę rozjebałem. Trzeba przeładować. Tamtego gnoja zabić. A nie, no ta czacha mi się podoba, nie? O kurde, no spójrzcie na nią. Fajnie zrobiona. O, życie, no tak, no gdzie ja się bez życia ruszę? Tam się da wejść. Tylko nie wiem jak. Ale kurde, nie no, polska flaga. Nie no, szacun dla twórców w ogóle, nie? Umieścić polską flagę w grze. O nie! Tylko nie kamikaze, głowa mnie przez nich boli. Coś tu, gdzieś tu, coś tu biega. Albo to sam. Dobra, wiem tylko tyle, że tutaj będą jakieś gnoje. Taki sekrecik dla gracza. No i po nich. Dobra, mamy tu wejść. A tu oczywiście co? Gówno. Ciemno jak w dupie. W sumie chyba tędy miałem iść. O, tu macie tablicę, sobie przeczytajcie. Ja tego czytać nie będę. Jakaś figurka. Who is it? I'm not exactly on a first name basis with the Egyptian royal family. Is it a man or a woman? Pretty sure it's a dude. O, patrzcie, zmienia kolor. He's wearing a dress. He's holding a rod. Przefarbujemy ją. Is there an empty pedestal next to it? Ding ding ding. A prize for the pretty lady. Okay, good. That's Ramses the Great. Dobra, musimy iść dalej. Tylko skończą nam gadać. Kurde, czy baby serio przez telefon są takie rozgadane? Ty, farba znika! A ci twarz zaraz. O, takie oko! Dobra, skończcie gadać.
Dobra. Skończ pierdolić, babo, please. No, nareszcie. A miałem to zabrać? Nie. Mam tu wrócić z następną statuetką. To będzie dopiero zabawa. Tu się lepiej wyposażyć. Policja! Dół. No jasne. Tęskniłem za nimi. Spierdalaj mi z drogi. O, ile ich tam jest? Ile ich tam nasrało? Ludzie, zlitowalibyście się nad graczem. Dobra, mamy zapis. O kurde, ale dostałem perfidnie. Z rakiety go, z rakiety go! Kurde, zbytnio broni nie mam dużo. Jak mam zdobyć jego głowę? Ech. Dobra, nieważne. Lecimy dalej. O, tu jest życie. Tu jest wszystko. Dobra, tak połowa gry za nami. Dopiero pół godziny. Zbierzemy wszystko, bo zaraz będzie mega rozwałka.
Mamy wejść tutaj. Ja się trochę cykam, nie? Ludzie. A tu co? Małpy. Nie no, really? Małpy? Przecież tu ich nawet nie widać. Deweloperzy, zlitujcie się nad biednymi graczami. Dupsko pawiana. Dobra. Nie, dobra. Koniec tego dobrego. Gdzie wy jesteście? Kurde, co mi tak tutaj laguje? 70 FPS-ów, a lagi mam. Analizowanie. Czego? Aha, tu mam... otworzyć te sarkofagi. Czy co to? To posągi przesuwać, sorry. Żadne sarkofagi. Nie, naprawdę, coś mi się dzieje z dyskiem i to nie jest śmieszne, muszę go wymienić. Wiecie co? Zrobimy tak, że będzie drugi odcinek z tego poziomu. Ja ogarnę swój dysk za ten czas i ten filmik podzielimy sobie na dwa party. I tak mi się wydaje, będzie najlepiej, bo nie podoba mi się, jak coś mi się tu zaczyna ciąć, jak sami pewnie zauważyliście. Więc do następnego razu. Jeżeli możecie, zostawcie łapki w górę, bo to naprawdę jest dla mnie wielka motywacja do kręcenia następnych odcinków oraz subskrybujcie ten kanał, bo robię to tak naprawdę dla was, a jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co aktualnie robię, kliknijcie na ten dzwoneczek, który jest na kanale, wtedy będziecie mieli powiadomienia, co aktualnie, gdzie i kiedy wrzucam. A teraz żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Mówił Ryoko. Cześć!